Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka. No i zrobił nam się taki, powiem szczerze, bardzo, ale to bardzo, no, luźny klimat, tak? A mimo to, że ten utwór to jeden z największych hitów zespołu Cut i tutaj powiem tak, według mnie w lepszej wersji. Wokal. No ja, to ty powiedziałeś, natomiast ja mam mnóstwo informacji, maili i tak dalej, że wokalnie ta płyta się bardzo podoba, o ile nie bardziej niż którakolwiek wcześniej z tych starych utworów. Bardzo mi zależało na tym, żeby wokalnie ona była inna, a zarazem, żeby miała te najlepsze momenty Romana, bo trzeba przyznać, że Roman w balladach znakomicie sobie radził. Natomiast czasy się zmieniły, sposób śpiewania i moja świadomość się na tyle zmieniła, że chciałem to zrobić troszeczkę inaczej. Myślę, że się udało. Bardzo się udało. Jest tu jeden nasz wspólny znajomy na płycie, dzięki któremu trafiłem też i na ciebie. Adam Harris Jasiński, zespołu Hammer. Jak wy w ogóle na siebie trafiliście, Piotr? Bo Hammer, nie ukrywam, że to był też jeden z takich zespołów, który bardzo mi na sercu gdzieś tam kiedyś leżał. I kiedy udało mi się przeprowadzić wywiad z Adamem, byłem bardzo szczęśliwy. Jak wy na siebie trafiliście? Ja ci powiem, że Adam jest jednym z nielicznych prawdziwych muzyków, których poznałem w mojej historii grania, czyli facet, który dokładnie jest tam, gdzie powinien być, gra, jak ja to określam, muzycznie na basie, wie, na czym polega ten biznes i zarazem nie jest zarozumiałym pajacem. To jest podstawa. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, prawda? Żeby przetrwać i żeby wiedzieć, znajdź swoje miejsce. To znaczy dla Adama najważniejsze jest to, jak gra, a nie to, jak go ludzie oceniają. No i przez to, że tak dobrze gra, dlatego gra na tej płycie. Z drugiej strony powiem ci, że ten facet jeszcze wie, że trzeba wyglądać i on wygląda. To się akurat zgadza. No jest miły. Ale powiem ci taką historię, jeszcze tego nie opowiadałem nikomu, ale tak fajnie się rozmawia, a zarazem już po 12. Słuchaj, w 1986 roku... Miałem 5 lat. To posłuchaj, pod Spodkiem, dzień przed koncertem naszym z Metallicą, taki chłopak, szczupły, długie włosy, podszedł do mnie, poprosił przestraszony autograf i mówi, że ja ciebie znam, Piotrek, tutaj ja bym chciał autograf, jak ja się cieszę, że wygracie, że mogłem, no i takie różne pierdoły. No mówię, no fajnie, no cześć, jak możesz, to wpadnij tam na koncert, będę na koncercie. Po 10 lat temu ten sam facet, już nie chłopak, tylko facet, podszedł do mnie w Katowicach i mówi, cześć Piotrek, ja kiedyś będę z tobą grał w Kacie. Nazywam się tak i tak. Pamiętasz, kiedyś w 86 byłem, rozmawialiśmy, poznaliśmy się przed koncertem z Metallicą. Ja tak patrzę, mówię, no może coś takiego było, ale nie do końca. W styczniu 2013 roku
patrzę, a ten chłopak pracuje u mojego kumpla w firmie wydawniczej. Adam Harris Jasiński mówi, cześć, to ja będę z tobą grał na następnej płycie. Tak, trzy nasze spotkania. Mówię, no, nie dość, że wygląda. Nie wiem jeszcze, co gra i jak gra, ale wiem jedno. Wie, czego chce. I tyle. I że ma dobrą pamięć. No, mama. Nie, no, Adam jest znakomitym basistą, a teraz na tyle mi się udało zbudować skład zespołu, że o nic się nie muszę martwić. Wszyscy wiedzą, co jest grane. A to jest najważniejsze, żeby każdy znał swoje miejsce i wiedział, co należy robić, żeby muzyka, podobnie jak okręt Łzie dla cieniów minionych, płynął dalej. Piotr, ty zajmujesz się również wieloma innymi rzeczami, że chciałbym tylko powiedzieć o Cover Festival. Opowiedz troszkę o tym przedsięwzięciu. No właśnie, z Adamem się to również wiąże. Cover Festival to jest taki mój stary pomysł. On trochę ewoluował, bo kiedyś stworzyłem coś takiego jak Metallica Zlot. To był taki festiwal poświęcony Metallicy. Płyta z tego wyszła pamiętam. Płyta, tak. I wtedy zaprosiłem Tytusa z AC Drinkers i kilku innych moich kolegów. Nagraliśmy. Między innymi jeszcze był Henry Beck, który później zaśpiewał na Mind Cannibals w Kacie, ale wtedy graliśmy Metallicę. Cover Festival to jest inny pomysł. Swego czasu siedziałem trochę w Stanach i oglądając takie duże imprezy, duże właściwie festyny, koncerty, gdzie różne zespoły, różni bardzo znani wykonawcy po prostu grają covery, grają utwory swoich kumpli. Wszyscy się przy tym znakomicie bawią i traktują to jako jeden wielki, fajny piknik. Nigdy nikogo, na nikogo nie patrzy spod dełba, nie ma żadnych wyścigów, wszyscy się cieszą i grają utwory sprzed 30, 40, 50 lat. Mówię, no rewelacja. Fajnie by było zrobić to w Polsce. I mam nadzieję, że takie towarzystwo przyjdzie na koncert. No i kiedyś był koncert Whitesnake. Kiedy? No 2-3 lata temu był koncert Whitesnake w Spodku Katowickim. Popatrzyłem na tą publikę. Znam te wszystkie utwory na pamięć od początku do końca, od przodu do tyłu. Oni wszyscy również. Wszyscy dokładnie, cała publika wie, na co przyszła. Nie ma przypadkowych osób. Wszyscy to śpiewają. Stwierdziłem, trzeba jednak wrócić do tego pomysłu i zrobić tego typu koncert, ale na poważnie w Polsce. No i stworzyłem z moim kumplem, przyjacielem Jackiem Adamczykiem Cover Festival. Myślę, że bez Jacka to by się nie udało, bo Jacek jest wariatem i wymyślił, że zrobimy to za 3 miesiące. Ja mówię, chłopie, to trzeba przygotować. Nie, za 2 miesiące to zrobimy. No ale jakoś poszło. No i tak powstał Cover Festival jako międzynarodowy festiwal, gdzie zaprosiliśmy najlepsze zespoły z Europy, które grają akurat moje ulubione utwory, czyli na przykład AC/DC UK. Jestem fanem AC/DC i uważam, będąc na kilku koncertach różnych największych gwiazd świata, że to, co robi AC/DC na koncercie, nikt niestety w pozytywnym znaczeniu nie jest w stanie przebić, bo ta dynamika, która wychodzi na koncercie AC/DC, jak grają utwory z Highway to Hell albo Back in Black, no to po prostu miażdży dosłownie każdego. Byłem na koncercie wspólnym Metallica z AC/DC, no i nie było porównania. Po prostu to, co zrobiło AC/DC 3 riffami, załatwiło całą historię heavy metalu świata. No i graliśmy oczywiście utwory na cover festiwalu AC/DC, Black Sabbath, Motorhead, później na następnej edycji Deep Purple, Led Zeppelin, bo to jednak filary i podstawa. I tam właśnie zaprosiłem Maćka Lipinę do zaśpiewania utworów Deep Purple i tak się poznaliśmy. No, wydaje się, że jego wokal naprawdę pasuje do grania utworów Deep Purple. Zależy też, z którego okresu Purple graliście utwory. Podejrzewam, że z klasycznego, tak? Nie, właśnie to jest tak, że ja lubię grać utwory, które mi się podobają, tylko najgorsze jest to, że one są trudne, bo zagraliśmy utwór Gdy ślepiec płacze. When a blind man cries. Dokładnie. Piękny utwór. No i wiesz, oni Deep Purple nigdy go na koncertach nie grało. No oczywiście, mam kilka płyt koncertowych Deep Purple i nigdy on się tam nie pojawił, to fakt. Blackmore zagrał go pięknie i powiedział, że go nigdy na koncercie nie zagra. I to szkoda.
Dopiero później się o tym dowiedziałem, szkoda, no ale tak mi się ten utwór podoba, postanowiłem to zrobić, ale tam jest znakomita wokaliza Gilana. No i tak się złożyło, że ja znam dosyć dobrze menadżera zespołu Ścigani, skąd Maciek Lipina, jakby to powiedzieć, pochodzi. Znaczy Maciek ma swój zespół Ścigani, już nagrał kilka fajnych płyt, bardzo dobrych. Natomiast się tam z drugiej strony najbardziej pierwsza płyta podoba, ale nieważne. Ale to jest całkiem inna stylistyka, tak troszeczkę to zalatywało pod Red Hot Chili Peppers, dużo rock'n'rolla, dużo właściwie blues rocka. No i co by nie powiedzieć, Deep Purple ma podobne podstawy, o czym rzadko kto wie. I menadżer zespołu Ścigani, Tomek, mi mówi, no Maciek zaśpiewa wszystko. Ja mówię, no niemożliwe. Tak, zaśpiewa wszystko. Mówię, to dawaj mi go i zobaczymy, co zrobimy razem. No i powiem ci, że się zdziwiłem. Na jednej, drugiej próbie zaśpiewał ten utwór naprawdę pięknie. No to stwierdziłem, no to zrobimy Perfect Strangers. Całkiem inne czasy i inny utwór. No i wyszło. A więc od tego momentu wiedziałem, że jeżeli Maciek zaśpiewał Gilana, to na pewno poradzi sobie z repertuarem Kata. Możesz te utwory wysłuchać, bo Cover Festival ma swoją stronę internetową, a więc tam można to obejrzeć, ponieważ są teledyski z tego koncertu. Nie ma problemu, zapraszam. Możemy grać Zeppelinów, Purple. Właściwie ten festiwal jest przeze mnie stworzony po to, żeby sobie pograć wspólnie z przyjaciółmi fajne, historyczne utwory. Myślę, że na następnej edycji też będziesz. Mam taką też nadzieję, że dotrę. A ja bym chciał jeszcze ogłosić mały konkurs. Tutaj rozmawialiśmy z Piotrem, jaka jest jego ulubiona płyta zespołu Kat, którą uważa za najbardziej bliską jego sercu. Teraz nie odpowiadaj na to pytanie, bo to jest zadanie słuchaczy, a do rozlosowania, znaczy jeżeli chodzi oczywiście o szybkość odpowiedzi, na maila adam@radio.opole.pl mam dwie płyty z autografem Piotra. Chodzi oczywiście o tę płytę, którą dzisiaj prezentujemy, bo to pierwsze takie wydanie naszego nocnego spotkania, kiedy poświęcamy się tylko jednemu artyście. Piotrze, niewinność przed nami. Proszę bardzo. No to bądźmy niewinni. Tak sobie tutaj gwarzymy o przyszłości przy muzyce zespołu Kat. Piotr Luczyk na pewno ma wiele planów na przyszłość. Nowe płyty, bo sam przecież stwierdziłeś, że nie piszesz do szuflady. Mam kilka pomysłów. Natomiast, pomysłów na płyty. Natomiast kiedy to zostanie wydane? No myślę, że niebawem, ale obecnie się skupiam na 8 filmami w wersji DVD. Czyli to, co teraz mi zaprząta głowę, to 8 filmów, które mamy ochotę nakręcić do tej płyty. Czyli film. Dokładnie, bo ta kinematografia się tutaj cały czas przewija z tych rozmów, z tej rozmowy, którą sobie tutaj prowadzimy, już grubo ponad godzinę na antenie Radia Opole. Scenariusze do tych filmów, jak domyślam się, już są. Jest jeden, który będzie, że tak powiem, się przewijał przez wszystkie 8. Jest taka jedna długa historia. On się właściwie w tym momencie kończy, dlatego jeszcze nie mogę zbyt precyzyjnie powiedzieć, co którego dnia będziemy kręcili. Natomiast jak dobrze pójdzie, to może się uwiniemy w 4-5 miesięcy. No to takie nowatorskie podejście troszkę do muzyki, bo powiem, że rzadko spotyka się tego typu DVD. Częściej jest to DVD stricte koncertowe. Tutaj będziemy mieli do czynienia z czymś innym. No ja myślę, że zazwyczaj są DVD koncertowe, ale ja
jak zwykle robię wszystko inaczej. I ludzie mi to... Jedni się cieszą, inni mi mają za złe, ale nieważne. Słuchaj, nagrałem płytę metalową na akustykach, która jest płytą całkowicie niemetalową, nie? Utwory znane z historii zespołu, który robił tam jakąś rewolucję przez lata, trash metalową w Europie Wschodniej, gdzie jesteśmy w tych wszystkich encyklopediach określani jako ten pierwowzór w Europie Środkowo-Wschodniej. No to teraz coś takiego. No i dobrze. Natomiast nudziłoby mnie nagrywanie płyty akustycznej z perkusją i właściwie porzucenie kabli na rzecz zagrania tego samego tylko i wyłącznie na pudłach. To jest po prostu najprostsza i no, dla mnie błazenada. O co chodzi? Trzeba robić inaczej. Na przykład Metallica z orkiestrą. A bardzo... 1999 rok, Michael Kamen, tak? No właśnie. A wiesz dlaczego Kamen? Bo Kamen robił kiedyś Pink Floyd. I on się po prostu na tym zna. Aha. A tego akurat, powiem szczerze, nie wiedziałem. Natomiast wiele osób twierdzi, że Metallica to był pierwszy zespół, który nagrał z orkiestrą symfoniczną, a przecież wszyscy wiemy, że to nieprawda. Pierwsi to z takich rockmanów typowych to byli Purple. No Purple jeszcze w ogóle na samym początku, ale ja pamiętam taką historię z Richie Blackmurem, który grał na tej płycie i mówił, że jemu to nie pasuje, ale on to zagra. Ale jemu to nie pasuje, ale jak coś z tego wyjdzie, no to trudno, to będzie grał. Ale jak się okazało, nie wyszło. A to jest piękne określenie. Jak wyjdzie, no to trudno, to jakoś będziemy musieli się z tym wszystkim uwinąć. Wspaniała naprawdę sprawa. Tutaj też w pewnym momencie spotyka się metal, muzyka instrumentalna, muzyka taka nawet w pewnym momencie skłaniająca do zrelaksowania się z muzyką klasyczną. No właśnie, myślę, że za chwilę puścisz Trzeba zasnąć, tak? No tak, tak, tak. Chociaż nie chciałbym, żeby słuchacze zasnęli. Nie. Na pewno nie zasną. A więc on jest akurat też złożony z tych dwóch części, ale o co chodzi? Na Trzeba zasnąć gra taka moja przyjaciółka Paulina Stateczna. Między innymi płyta 8 filmów jest nagrana dzięki niej. My się znamy lata. Paulina jest pianistką, pedagogiem, wykładowcą, jeżeli chodzi o fortepian i wokalistykę. Jest osobą, wbrew pozorom, jak na osobę wykształconą klasycznie, jest bardzo otwarta na inne gatunki. No i jak to zwykle ci ludzie, no... Prosisz ją, żeby coś zagrała i ona gra wszystko od razu. Od tej strony, od tamtej strony po prostu genialnie. Talent. No jak, no tak można po prostu mu powiedzieć jednym słowem, bardzo duży talent, ale najważniejsze, że jest otwarta i nie boi się wyzwań. Posłuchała kiedyś Mind Cannibal, stwierdziła fajna muzyczka, no czemu nie? Natomiast teraz, jak przyszło do zagrania tych utworów z 8 filmów, nie spodziewałem się, bo poprosiłem ją również, żeby zagrała na klawesynie. To jest całkiem inna technika gry, no ale jak widać sobie poradziła. No i zaczęliśmy pracować nad tym. Jak wiesz, ludzie wykształceni klasycznie grają, jak my to określamy, z kwitów, co mnie trochę irytuje, bo ja nie lubię, jeżeli ktoś odgrywa tylko te dźwięki. Dla mnie jest ważne, żeby to było zagrane. A więc poprosiłem Paulinę, abyśmy posiedzieli sobie razem nad tym materiałem, ale bez żadnej partytury. To znaczy słuchamy, ja jej mówię, co ma grać, a ona to gra. I wyobraź sobie, że bez problemu to zrobiliśmy. Powiem ci, jak to wyglądało. Ja siedziałem obok, ona grała na fortepianie, na uszach słuchawki. Ja jej pokazywałem, co ma grać, właściwie dyrygowałem, a ona grała te dźwięki. Ja jej do góry, ona gra z większą ekspresją na dół. Po prostu nie interesowały mnie dźwięki, które ja chcę, tylko żeby ona podała coś swojego, a mnie interesuje tylko efekt finalny. No, pięknie się to nagrywało, ponieważ każda wersja była bardzo dobra, no ale musieliśmy wybrać coś, co idealnie pasuje w klimacie. I wbrew pozorom wyobraź sobie, że początek utworu, który za chwilę, za jakiś czas będziemy słyszeli, to jest pierwsza wersja. Po prostu pierwsza taka, jaką czuła od razu w tym momencie. Tutaj nie ma kombinowania, nie ma przegrywania. Szczerze mówiąc,
to mnie też bardzo zaskoczyło, że jesteśmy w stanie z buta, to się rzadko zdarza, z buta pierwsza wersja i od razu wchodzi. No ale, ale to jest właśnie ten klimat i te możliwości Pauliny. No więc... Czyli w tym momencie pierwszy pomysł najlepszy, tak? No pierwszy pomysł idealnie zagrany, bo wiesz, możesz dopracowywać, kombinować. Zazwyczaj jak przedobrzysz, to nie jest fajnie. A tutaj poszło tak jak trzeba. No... To jest perełka dla mnie, ten utwór na płycie. I, a Paulina jest, jak ja to określam, chopinistką. Później interesowało mnie to, żeby zagrała, pokazała trochę polskiej nuty, żeby właśnie zagrała, żeby zagrała Chopina w utworze Kata. Ciekawe, dziwne, co? Żeby pokazała trochę polskości. Ale wiesz co? Nie, to nie jest dziwne. A to dlatego, że ja również spotkałem się z taką opinią i to z opinią nauczyciela w szkole muzycznej, który powiedział mi bardzo ciekawą rzecz. Gdyby żył Wagner, to dzisiaj byłby klawiszowcem w My Dying Bride, a Paganini grałby na gitarze w Gamma Ray. Bardzo możliwe, a do tego wszystkiego graliby wspólne trasy z Dream Theater, tak? Zgadza się, tak. tak. Tylko, że tutaj Petrucci jest trochę już przekombinowany. No, ale na pewno by się znali. Taki Rachmaninow, można no. nawet powiedzieć. No więc widzisz, tutaj na 8 filmach jest kilku muzyków klasycznych, z czego jeden jazzman, a więc... Całkowite fajne pomieszanie, bo Paweł Steczek tak naprawdę jest muzykiem jazzowym, który gra pop, ale taki dobry pop, gra muzykę klasyczną i gra folk. Do tego my z tego obozu, jakby to powiedzieć, rockowo-metalowego. Do tego Maciek Lipina, który jest bluesowo-rockowym wokalisto-gitarzystą z Delty. Gdzieś tam z południa Stanów. Do tego wszystkiego Mariusz Prędkiewicz, który jest progresywnym perkusistą. I to jeszcze progresywno-metalowym, bo Division by Zero potrafiło przyłoić. Tak jest. A na płycie Mind Cannibals, gdzie gra, no właściwie ja go trochę stonowałem, gra inaczej, ale gra właściwie bardzo rockowo, ale z tym swoim, z tą swoją totalną dynamiką. Do tego harmoniczny kolega, który ma dłuższe włosy niż ręce, no ale o to tutaj chodzi. czyli Harris. Czyli Harris, tak. Adam Harris Jasiński. Pozdrawiamy go swoją drogą. A na końcu na przykład Daria Kołodziejska, która gra na wiolonczeli. I ostatnio nagrywała, z tego co pamiętam, utwory z... Nie pamiętam teraz nazwiska kompozytora, ale on komponował muzykę do Obcego. Znasz taki... Tak, znam. No właśnie, film, to Daria z takimi ludźmi w orkiestrze nagrywa muzykę do nowych filmów. A więc już całkowite poplątanie, pomieszanie. To wszystko się połączyło w płytę 8 filmów, gdzie tak naprawdę gramy utwory rockowo-metalowe, a to są ballady romantyczne. No. I to wszystko razem, ja to nazywam muzyką. Na ile mogę sobie na to pozwolić? Wydaje się, że możesz. Trzeba zasnąć. Posłuchajmy, dajmy naszym słuchaczom trochę odetchnąć, bo jeszcze kilka pytań do ciebie się pojawi. I tym oto sposobem, tak prawdę mówiąc, Piotrze, cała płyta. Prawie już. Prawie. Prawie. Ale to prawie robi dużą różnicę, jak to ktoś kiedyś w reklamach powiedział. Trzeba zasnąć.
ja coś powiedziałem, że dzisiaj progresywna zmiana roka, trochę mniej progresywna, no to teraz muszę to odszczekać, bo ta końcówka, czy wygrałeś, tak? Mhm. To ten, można powiedzieć, epilog tego utworu, ta, no tutaj Pink Floyd, King Crimson, coś jeszcze mnie zaskoczy? No myślę, że następny utwór, który będzie jeszcze inny. Ale trzeba przyznać, że to są moje lata młodzieńcze. Ja byłem zawsze zafascynowany harmonią Pink Floyd i spokojem. I tymi dźwiękami, które sobie tak płyną, są bardzo czytelne i bardzo ich jest mało, ale zostają do końca życia w głowie. No i tak to właśnie wygląda. Oj, Piotrze, powiem szczerze, że jestem naprawdę płytą zachwycony i będę polecał ją każdemu, mam nadzieję, a pewnie zajrzę rano dopiero na skrzynkę, że odpowiedzi na pytanie już się pojawiły. Jaki jest ulubiony album Kata w mniemaniu Piotra Luczyka? Dzisiaj ta odpowiedź padła, padły nawet dwie odpowiedzi, to też ja wam troszkę podpowiem. Do wylosowania dwie płyty, te, które właśnie trzymamy w ręce, akustycznie i 8 filmów. Te 8 filmów niedługo się też pojawi na DVD, a teraz jeszcze kilka pytań do Piotra właśnie o też te progresywne fascynacje. Znaczy, ja bym tego tak nie określał, bo ja staram się nie szufladkować muzyki, ale jeżeli Pink Floyd jest progresywny, no to ja jestem za tym. Jeżeli King Crimson, no to też nie. Wydaje się, że na ten czas, jeżeli już tak trzymając się takich, no można powiedzieć, definicji, to na pewno tak, bo na ten czas, kiedy ta ich muzyka ukazywała się na rynku w latach 60. i 70., to ona była progresem w stosunku do tego, co było na rynku. Teraz czasami określenie czegoś muzyką progresywną wydaje się być czasami nadużyciem. Wiesz co, to jest kwestia świadomości, wiedzy i edukacji albo słuchania. Teraz wyszła nowa płyta Deep Purple. Na ład. Dokładnie. No i słuchając tej płyty, ludzie myślą, że to jest progresywna, nowa, jakieś tam nowe otwarcie Deep Purple, a tak naprawdę to są lata 60., 70. angielskiej muzyki i ja to wiem, ja to znam, ja to słyszałem. Te dźwięki są dla mnie znajome, tym bardziej dla członków zespołu Deep Purple, a ludzie, którzy są w tym, że tak powiem, nieobeznani, myślą, że to jest coś nowego. A to jest powrót do tego, co było wcześniej. Do korzeni. Do korzeni, a więc nie oszukujmy się. Żeby coś powiedzieć o muzyce, to trzeba kilkadziesiąt lat jej słuchać. No, a podobno mówić o muzyce, to tak jak tańczyć o architekturze. Frank Zappa. No, dokładnie. Dlatego widzisz, na końcu 8 filmów jest I've Been Waiting. To jest taki utwór właśnie w wersji angielskiej, w którym można się doszukać, tak jak powiedziałeś, czasami trochę komercji, ale za chwilę będzie trochę klasyki, za chwilę będzie trochę bluesa, a tak naprawdę nie wiadomo, jak zaszufladkujesz ten zespół, znaczy ten utwór. A tak na końcu ta cała opowieść, ta cała historia dziwnie się kończy. Ogólnie rzecz biorąc, to jest opowieść, której nie można w żaden sposób rozszyfrować, tak bym to nazwał. Dla każdego to będzie coś innego. A więc czy my dzisiaj nazwiemy muzykę progresywną, która była już zagrana i dla niektórych jest znana kilkadziesiąt lat temu, no to jest kwestia edukacji i świadomości. Tak bym to w skrócie mógł nazwać. Jeżeli nie wiesz, co masz powiedzieć, to lepiej nic nie mów. To się akurat zgadza. Mamy... Krytyka, wiesz, krytyka dla samej krytyki nie jest krytyką, jest tylko... Nie, to jest krytykanstwo. Dokładnie, no jest odzwierciedleniem własnej pustki. A ja mam taką małą refleksję, jeżeli mogę się z tobą podzielić, już tak można powiedzieć prawie pod koniec naszego spotkania, bowiem jeszcze jeden utwór tylko przed nami, że dobrą muzykę poznaje się po tym, w przypadku akurat tej płyty, bo mówię na przykładzie tej płyty, że ludzie kompletnie niezwiązani z tym gatunkiem, czyli w tym przypadku chodzi o zespół Kat, uważają ją za dobrą. I to jest chyba kwintesencja muzyki, bo muzyka powinna nas łączyć, a nie dzielić.
No i o to chodzi, żeby ludzie słyszeli te dźwięki. Nieważne, jak to zaszufladkujesz, jak na to patrzysz, jak to wygląda. Ważne, że jak sobie włączysz, to jest okej. Okay. Muzyka musi zdawać egzamin w wielu miejscach. Po prostu muzyka musi być muzyką. Musi być dobrze zagrana i musi być taka, żeby ludzie chcieli jej przede wszystkim słuchać. To by było, moi drodzy, na tyle spotkania z płytą Kat, akustycznie 8 filmów. Piotr Luczyk, dziękuję ci serdecznie za przybycie do studia. To ja ci dziękuję za zaproszenie. No ja mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie i kiedyś się spotkamy choćby na Cover Festival. Kiedy następny? Bo to jeszcze wypadałoby zapowiedzieć słuchaczom. Na pewno w następnym roku, w tym roku już sobie nie zdążymy, ponieważ robimy DVD 8 filmów. Dużo pracy przed wami. A jakieś plany, jakiś zarys tego Cover Festiwalu, bo pewnie gdzieś tam już coś się kołacze. Po ostatnich dwóch edycjach mamy kilkanaście bardzo profesjonalnych, a tak ogólnie kilkadziesiąt propozycji z całej Europy wysyłają do nas propozycje zespołów, które chcą zagrać. Ja się jednak skupiam na tych największych gwiazdach i z pewnością będzie coś z AC/DC, z pewnością będzie coś z amerykańskiej muzyki, bo AC/DC, no powiedzmy Australia, ale jeszcze raz chcę powtórzyć coś. Ja chcę zrobić taki jeden, szczególnie dla mnie ważny. Ja zawsze tworzę na Cover Festiwalu jeden zespół złożony z różnych muzyków. I tam gram po kilka utworów różnych zespołów, a więc chcę powrócić jeszcze trochę do Purpli, ale jeszcze dorzucić trochę amerykańskiego mocnego rocka. Powiem to tak ogólnikowo. Na pewno będzie ciekawie, a z pewnością ci, którzy byli na Cover Festiwalu, nie wyszli zniesmaczeni, byli bardzo zadowoleni. Po prostu to są utwory naszej, nie tyle młodości, ale to są nasze najważniejsze utwory życia, a więc jest fajnie. Będzie trochę zespołów z Anglii. Mamy jeden włoski zespół, który gra znakomicie utwory Kiss. A mnie się cholernie Kiss podoba. Jak chyba każdemu. Kiss to też jeden z zespołów mojego dzieciństwa i szkoły podstawowej, liceum. To tak prawdę mówiąc, od Whitesnake, Deep Purple i Kiss zaczęła się moja fascynacja muzyką rockową generalnie. Dziękuję ci, Piotrze, za wizytę w studiu. Wiem, że przed tobą jeszcze daleka droga do Katowic, a my tu mamy jeszcze jeden utwór. Do usłyszenia. Cześć.
day.